Witamy Państwa, ściecham na Foxa. Naszym gościem w kąciku literackim jest pan redaktorem Giusz Włast Matuszak i będziemy rozmawiać sobie o czasopiśmie Fronda i najnowszym numerze tego czasopismu. Czasopisma, w którym są trzy artykuły pana Remigiusza. Panie Remigiuszu, proszę nam powiedzieć, czym jest Fronda Lux? Co to jest za czasopismo, jak to się je? Więc na początku wyjaśnijmy może, że ponieważ wszyscy nas mylą, są w zasadzie trzy frondy. I to jest fronda... Które nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego. No aż tak nie, ale nie. Wszyscy jesteśmy prawicowi, także nie ma wroga na prawicy. I jest kwartalnik, Fronda Lux. Jest, to jest kwartalnik, jest portal. Portal redaktora Terlikowskiego, który ma innego... Już chyba nie redaktora Terlikowskiego, teraz już ktoś nie? jest inny to nie redaktor. Jest pan redaktor i w portal Fronda jest takich znany z odjazdowych tekstów na temat tego, że wszyscy są agentami Putina, łącznie z Ewą Stankiewicz, która też się okazała agentką Kremla. Kwartalnik Fronda kojarzony był z panem też Dawidem Wilsteinem, czy jeszcze pisuje? O ile wiem, to jest na pograniczu Syrii i od paru miesięcy działa tam. Czyli mieszka na Bliskim Wschodzie, nie znajdziemy jego artykułu. Jeszcze jest wydawnictwo Fronda, znane z serii książek, między innymi teraz ostatnio wydanych resortowych dzieci, czy książek takich jak biografia Stanisława Barei. Ale wróćmy do kwartalnika. Kwartalnik Fronda był wydawany już od początku lat 90. Redakcje się zmieniały, a teraz jest Fronda Lux. Jaki jest profil redakcji? Do kogo... Z jakim środowiskiem jest to związane? Tak. Może jeszcze dokończę te wszystkie didaskalia poprzednie. Jest w tej chwili piąty już redaktor naczelny, czyli Mateusz Matuszkowicz, który jest z wykształcenia filozofem i również jest świetnym piórem. Wydawnictwo Fronda również wydaje właśnie kwartalnik Fronda. I żeby się rozróżnić od Frondy, która przeszła do braci Karnowskich. Gdzie, a, czyli jeszcze tam, czwarty tam, tak, miesięcznik. Nie, tam którym... był trzeci, tam był trzeci miesięcznik lifestyle'owy, który w tej chwili już zwinął się i nie jest wydawany. I będzie wychodził jako dodatek do tygodnika ABC, tak? Czyli no, takiej bulwarówki prosipisowskiej. No tak, coś tym, no, to upadło, bo zaczynano ambitnie od 50 tysięcy nakładów i oczywiście sprzedaż była nikła, w związku z tym sprawa upadła. Także w zasadzie na rynku jesteśmy tylko my. I pod tytułem Fronda, Fronda, ale od trzech lat, jak jest już Mateusz Matuszkowicz, żeby się rozróżniać, dodaliśmy, on dodał, wymyślił podtytuł, drugi człon tytuł Lux, ale to Lux to znaczy światło, to nie są delikatesy Lux, to nie jest nic związane z luksusem, czyli to jest po prostu fronda światła. Czyli jestem czytelnikiem kwartalnika już od samego początku, od początku lat 90. Tak. I muszę powiedzieć, że taki to bardzo złowieszczo brzmi, bo to w duchu Frondy, jak zostałem, oczytałem się, to Lux może się kojarzyć albo z jakimś oświeceniem, albo z Lucyferem niosącym światło. Nie. To złe skojarzenie. Nie, absolutnie. Lux to po prostu idziemy do światła. To jest to przesłanie po prostu. Fronda, która oświeca i Fronda, która wskazuje drogę do światła. Ale to grupa tych ludzi, którzy wydają Frondę, to jakie to środowisko? Ludzie związani najczęściej, tak ludzie w Polsce postrzegają rzeczywistość przez pryzmat partyjny. Z jakimi partyjnymi środowiskami? Czy to jest środowisko PiS-u, czy może jakieś środowisko bardziej prawicowe? Nie. To są konserwatyści. To nie jest żadna jakaś fanatyczna prawica. To są konserwatyści i Mateusz Matuszkowicz, który jest człowiekiem młodym, bo ma
około, nie wiem, 33 lat i czworo dzieci. Także gratuluję. No, ja też, zawsze jestem pełen podziwu. Z jedną, jedyną żoną, zaznaczam od razu. Dobrze, że nie z mężem, bo to teraz nic nie wiadomo. Dobrze, że nie, nie, zaznaczyliśmy, no, proszę, że proszę, żona, proszę. Jedna nie, żona, nie, więc to... Nie, no, Frondalux. I on zbudował redakcję taką o dość szerokim profilu prawicowym, także są tutaj ludzie z tak zwanej prawicy przykościelnej, częściowo, co mnie zawsze martwi, z kościoła takiego półotwartego, stąd są zawsze ze mną te polemiki, no bo ja w tej redakcji reprezentuję Pan jest skraj... na prawo od reszty skrajną, tak, skrajną prawicę, znaczy oświeconą skrajną konserwę i tam jestem nazywany, no, cynglem i tak dalej, no ale to mniejsza o to, jestem bardzo wdzięczny naczelnemu, że pozwala mi pisać i mnie drukuje, ponieważ niektóre teksty przy poprzednich redaktorach naczelnych lądowały w koszu, ponieważ były w jakiś sposób niepoprawne politycznie. Zbyt radykalne. No, to, no, to, te, no, niepasujące, otwierające jakieś fronty i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy środowisko ludzi z centrum adresowane do właśnie takiej wielkomiejskiej inteligencji, która pewnie do tej pory głosowała na Platformę Obywatelską. Nie, 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 nie. Ale tutaj nie, chcemy ich nawrócić. Nie, 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 nie. Czy chcemy, czy w drugą stronę, czy chcemy trafić do tych ekstremistów, narodowców i innych, żeby ich nikogo nawrócić się na nie, centrum? Nie, nikogo nie nazywamy ekstremistami i naprawdę tutaj mu zaprezentuję, jest pan na stronie tam 45. Tak, bardzo lubię swoje zdjęcia w różnych gazetach. To jest jeden z podstawowych powodów, dla których warto kupić ten czasopismo. Jest cały fotoreportaż, są 4 zdjęcia, to jest bardzo dużo. No ja nie powiem, ja wrzucam po 40 w swoich reportażach. No, ale... Widzę też, że natomiast jak już ustaliliśmy, kto jest i z czym się je Frondę, przejdźmy do artykułów. Na okładce jest Ada Kramarczyk. Ja miałem okazję pisać o tej pani. To jest osoba, która przedstawia się jako katoliczka, a robi sobie kompletne jaja z katolicyzmu, śpiewa jakieś obsceniczne piosenki o Panu Bogu, no i ogólnie jest fajna odlotowa i promowana w Zachęcie i w innych takich galeriach. Właśnie, czy w tym numerze jest przedstawiona jako prawdziwa katoliczka, czy redakcja obnaża jej bluźniercze zachowania? Możemy jej odbierać jako osoby bluźnierczej. To jest performerka. Przede wszystkim tak, ja w tej Frondzie... Pan słyszał jej piosenki, ja... filmy, widział? Moment. Bo ja sobie postarałem, bo zobaczyłem wszystkie filmy. No i jak Fronda uważa, że to jest katoliczka, no to ja przepraszam, takie klimaty, to są bardziej klimaty. No pani śpiewa między... To jest katoliczka, to jest anarchokatoliczka, powiedzmy. Anarchokatoliczka, która śpiewa o tym, że jak się żyje niecnotliwie, to śmierdzi cipa, to taki lekki odjazd jest. No. Poza tym wszyscy ludzie komentujący ją na Facebooku uznają, że ona robi sobie jaja na kościoła katolickiego. Nie, 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 nie jest tak, nie jest tak. Moment, jeszcze chwila. Więc nastał redaktor 3 lata temu, Mateusz Matyszkowicz, i rzeczywiście było takie otwarcie na popkulturę. Po prostu idea jest taka, żeby dotrzeć do całej młodzieży, bez względu na to, w jakich, czy to są blokersi, czy to są, nie wiem, tam post-hipisi, czy siedzą na Zbawiksie i jak przechodzi procesja, to dalej piją sobie kawę i opowiadają sobie i słuchają tamtych swoich. Ale to jest taka idea Frondy już od 20 paru lat, od samego początku. Ale teraz to się zidentyfikowało, ponieważ nie mogę powiedzieć tego słowa o poprzednich redaktorach naczelnych, z wyjątkiem pierwszego, który nigdy moich tekstów nie czytał, tylko wrzucał je wszystkie do kosza. No, ale pan pisał od samego początku, od lat 90.
No prawie. Czyli prawie. Górski i te tam tak, Smoczyński. Tak. Nie. Smoczyński wrzucał mnie do kosza, natomiast Górski odkrył mnie i pozwolił mi zacząć pisać. I potem był Chorodniczy, który zaczął drukować moje wiersze. No i potem był Terlikowski i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest właściwy redaktor naczelny. I niektóre numery Frondy są wręcz jakieś historyczne. No po prostu wszystkie są dobre, natomiast niektóre są wybitne. Niektóre są naprawdę wybitne. I tak na przykład 2 lata temu cały numer poświęcono właśnie islamowi. I redaktor naczelny i jego najbliżsi współpracownicy, ja tam się do tego nie zaliczam, po prostu przewidzieli to wszystko, co się stanie. Tutaj są naprawdę, odsyłam, wszystko jest 71 numer, odsyłam, to jest numer wizjonerski. Oni przewidzieli, nie tylko, że przewidzieli, ale przeprowadzili analizę tych wszystkich rzeczy, które się stały. I to, co nas czeka. Ewidentnie zgodzę. Starsze numery Frondy, szczególnie te pierwsza dwudziestka, numery historyczne, całe poświęcone na przykład nazizmowi, Żydom, okultyzmowi, no naprawdę bardzo wartościowe rzeczy. Z tym, że ja miałem takie wrażenie, że Fronda, że redaktorzy Frondy to tak pisali sobie, nie przewidując, że ludzie bardzo na poważnie wezmą te ich teksty, i sądzę, że czytelnicy Frondy, ci z takich początku lat 90. wzięli o wiele bardziej na poważnie teksty z kwartalnika niż sami redaktorzy i byli bardziej ekstremalni. Ale wracając do najnowszego numeru, proszę nam powiedzieć, są 3 teksty pana. Pierwszy jest o czym? Pierwszy mamy zaznaczony, otwórzmy. Moment. Pierwszy tekst czekał na druk 5,5 roku. Była potworna awantura w Rzeczpospolitej o ten tekst. Dominik Zdort wywołał tam całe rozruchy, pokłócił mnie z naczelnym z tego powodu i postawił na swoim. Tekst się nie ukazał. Nie ukazał. A tekst ukazał. Jest o czym? Prawdopodobnie on w korespondencji przyznał się, czyli on, Dominik Zdort, przyznał się do tego, że w zasadzie tego tekstu nie czytał. Prawdopodobnie, nie wiem, kim jest ten pan redaktor, ale przejdźmy do rzeczy. Przeczytał pierwsze zdania i stwierdził, że to jest o Katyniu, a Katyń był wtedy niemodny i w związku z tym nie wydrukował. To wcale nie jest o Katyniu, znaczy jest to o Katyniu, ale to Katyń, nie jest... pod tytułem Katyń, nie jest o Katyniu. Niewygodne obrazoburcze pytania. To jest po prostu tekst o tym, że my, jako Polacy, jako państwo, jako rząd emigracyjny Sikorskiego, ponosimy jakąś odpowiedzialność za to, że doszło do tej potwornej egzekucji, do tego ludobójstwa po prostu. No czyli tekst obalający mity narodowe w taki trochę rewizjonistyczny... Nie, proszę. Absolutnie nie, ale żaden rewizjonizm. Żaden rewizjonizm. No, czyli no, niestety bez rewizjonizmu. Ja po prostu nie, tak jak znaczna część narodu, po prostu nie mogę przeboleć, że stało się coś takiego właśnie, że Polska jako, że II Rzeczpospolita jako 5. czy 4. mocarstwo w Europie upadło w ciągu 14 dni. Trzeba było 2 tygodnie, żeby nas totalnie rozbito i żeby z tego państwa nic nie zostało. To po ostatnio wyszła bardzo dobra rzecz pana Suchadolskiego o rządach sanacji, która dokładnie opisuje, jak sanacja od 26 roku doprowadziła do ruiny, więc też będzie można się zainteresowani sięgnąć do tej książki. Z całą pewnością. I zadałem tutaj po prostu kilka pytań, 4 czy 5 pytań. Dlaczego tak się stało, że marszałek Śmigłyryc, dysponując jeszcze jakimiś wpływami politycznymi i takimi czołowymi, przez jednym zdaniem, żadnym pismem, żadnym rozkazem nie zainteresował się losami ludności cywilnej, ani przyszłych jeńców wojennych po prostu. To były zaniedbania po prostu nieprawdopodobne i
to można było przecież bez żadnych nakładów, można było jednak wypowiedzieć wojnę z wszystkimi tego konsekwencjami Związkowi Sowieckiemu, więc już byłyby traktaty międzynarodowe, już a tak po prostu zdechliśmy cichutko, bez jakiegoś... No tak, to jest też ta decyzja o tym, że, tak, że nie strzelać, że nie bronić. Ja ostatnio czytałem jakiś komiks wydany przez IPN o bronie Grodna, gdzie jest opisane, jak to właśnie samoobrona, dzieci broniły. Ponieważ powiem więcej, nie zostałem zaproszony, więc dobrnijmy do końca. Drugie najważniejsze pytanie to było to, że rząd generała Sikorskiego, ubóstwianego powszechnie, do tej pory zresztą, który dysponował ponad 200 tonami złota do kwietnia, czyli przez 7 czy 8 miesięcy, nie wydał żadnego rozkazu, nie ma żadnego śladu, żadnego pisma, żadnej rozmowy dyplomatycznej, nic, ani z Czerwonym Krzyżem w Szwajcarii, gdyby on się zainteresował rzeczami powszechnie wiadomymi, że są jeńcy wojenni, 220 tysięcy około, i jest ludność cywilna po prostu pod jarzmem zaborcy, czyli sowieckiego i niemieckiego. A co gorsze, po wojnie to całe te złoto przekazali na ziemię polskie w ręce komunistów. Kontynuacja. Nie dobijajmy się tym wszystkim. I moment. I tutaj napisałem, że po prostu że nie można się pogodzić, żeby coś takiego mogło się kiedykolwiek jeszcze powtórzyć. A ponieważ pisałem to wtedy, kiedy była apogeum rządów Platformy Obywatelskiej i rządy Platformy Obywatelskiej dokładnie przypominały właśnie końcówkę dekompozycji obozu sanacyjnego w ostatnich latach, po śmierci Piłsudskiego, kiedy już wszystko się rozłaziło po szwach, gdzie premierem był po prostu ktoś o mentalności sierżanta w ogóle z prowincji, czyli Sławoj Składkowski, który, jak wiemy, jak udało mu się już uciec do Palestyny, to pracował u swojego jakiegoś znajomego w koszernych delikatesach jako magazynie. No. Premier rządu kilkuletni skończył jako w wiatce koszernej, czy w delikatesach koszernych w Tel Awiwie jako magazynie. No, nie da się ukryć, że całe rządy sanacyjne były sympatią przyjmowanym przez społeczność żydowską. Po to napisałem to, żeby po prostu ostrzec, żeby nigdy czegoś takiego nie powtórzyło. To bardzo dobry tekst, musimy sobie zapamiętać, nigdy więcej sanacji w Polsce, bo konsekwencje tego są przerażające. No tak, recydywa Piłsudczyzny, znam, czytałem to wszystko, tak. I Marian Kowalski jest za mało narodowy i za mało prawicowy. Wszystko Marian to robi sobie zdjęcia. Wszystko to czytałem. Z zdjęciami marszałka. Choć lubimy Mariana i cenimy go za poglądy wolnorynkowe, to za to zdjęcie, to był cios w nasze serca, które mamy po prawej stronie. Ale miejmy nadzieję, że po prostu Marian wycofa się z tego. Drugi tekst. Niezidentyfikowane szczątki polityki kulturalnej i historycznej III RP. O czym jest tekst? Tak. Ten tekst był napisany w sierpniu i miał się ukazać wczesną jesienią, kiedy jeszcze rządziła Platforma, więc to był taki strzał w Platformę. Ukazał się teraz. Dziękuję redaktorowi i wszystkim świętym, że jednak przewalczył i że to się ukazało. Jest to dość długie, nie będę zanudzał, ale w każdym razie... O czym jest? O tym, że jak... przez 26 lat już po odzyskaniu niezawisłości Ministerstwo Kultury ani rząd polski nie prowadziło polityki kulturalnej ani polityki historycznej. To, co Niemcy prowadzili od powstania Bundesrepubliki w 1948 roku, gdzie Gehlen, czyli szef wywiadu antysowieckiego, SS-man, major SS, mianowany przez Amerykanów szefem wywiadu i który ten wywiad rozbudował, on wymyślał wszystko. On wymyślił właśnie, że nie Niemcy byli odpowiedzialni za wszystko, tylko naziści. On wymyślił ten numer z nazistami, że to naziści, że Niemcy zostali wyzwoleni od nazizmu i tak dalej, i tak dalej. I on wymyślił również sformułowanie polskie obozy koncentracyjne, właśnie Gehlen.
I to jest bez przerwy powtarzane, bez przerwy przez... No bo Niemcy są państwem poważnym, znaczy ja bym się nie zgodził, że nie prowadzono jakiejkolwiek polityki, bo prowadzono, no tak, prowadzono politykę antypolską. Wstydu, no tak, tyle, tak, tak, oczywiście. Ona była oczywiście konsekwentna i niezwykle i, no, i bardzo szkodliwa. No tak, w momencie, kiedy Unia Wolności czy... I sądzę, że bardzo przemyślane, nie było to bardzo, nie było to przypadkowe. No to oczywiście, że tak, kiedy dochodzili do władzy i jak ostatnio, przepraszam, przez 8 lat minister Zdrojewski, to właśnie była to polityka wstydu i tego klęczenia na grochu. W każdym razie tutaj jest dość rozbudowany wstęp, jak to było z tą polityką, potem jest cezura, czyli jak reżyser wystawił właśnie w Teatrze Dramatycznym niezidentyfikowane szczątki ludzkie. To był tam 97 rok. I to była cezura upadku teatru. To było w ogóle takie zdarzenie, kiedy pożegnaliśmy się z klasyką, kiedy wszystko przestało być modne, kiedy właśnie Śmierć dziewczyna i Piknik, Golgota Piknik stały się najważniejszymi sztukami. I to są właśnie te niezidentyfikowane szczątki. Czyli artykuł, ludzkie, który jest kolejną porcją wody na młyn Janka Budakowskiego, który w kółko powtarza, że są lepsze, niższe podatki niż sztuka nowoczesna i że nie powinniśmy wydawać pieniędzy publicznych na sztukę nowoczesną. Ależ tak, całymi wiadrami będę lał wodę na pana młyn. To dobrze. I tutaj potem jest omówienie dokładnie po kolei tych 15 ministrów kultury i szarych eminencji. Przepraszam bardzo, tu wilgoć jest w tej piwnicy jakaś. Kiedy rządziły kreatury po prostu, kreatury nieprawdopodobne z PRL-u, kiedy rządził człowiek taki jak Wacław Janas, który już po 89 roku chyba przez 11 lat był wiceministrem kultury. On był szarą eminencją. To był człowiek z Komitetu Centralnego, powiedzmy to łagodnie. No. W każdym razie to był aparatczyk, którego ja pamiętam, bo on był również dyrektorem. Czyli człowiek zasłużony, ale absolutnie po kursach dyplomatycznych w Moskwie, były konsul w Lyonie, tam gdzieś w różnych tych wiadomo, kto był konsulami, a potem 11 lat. Całą karierę największą zrobił właśnie za III Rzeczpospolitej, za rządów Unii i tych wszystkich innych tam AWS-ów i był wiceministrem, który rządził w imieniu Dejmka, który był przez reżyserem teatralnym, a nie ministrem, nie był urzędasem, a tamten miał opracowane wszystkie czyli manewry. figuranci, tak, a rządziły, a stara komuna stoi. Tak, i druga postać właśnie, Michał Jagiełło, były zastępca członka Komitetu Centralnego PZPR, który też przez chyba ponad 10 lat był wiceministrem i też tym Ministerstwem Kultury zarządzał. I tutaj po prostu ja wymieniłem jeszcze parę innych osób, wymieniłem Ujazdowskiego, który był ministrem kultury dwa razy i całą politykę prowadził właśnie w duchu ugłaskiwania PRL-u i tamtych środowisk. I natomiast prawicę po prostu, ponieważ wiedział, że prawica i tak nie jest wierna, no więc absolutnie nie pomagał prawicy, natomiast wszystkie środki, wszystko szło na różne lewicowe eksperymenty. Tak, ja tak, powiem, że Konkurencyjne Pismo, czyli Krytyka Polityczna, w jednym z ostatnich numerów były takie wywiady z szefami różnych instytucji kultury. Jak się tak dokładnie wczytało w te wywiady, to tak się ukazywał taki piękny obraz takiej grupy wzajemnej adoracji, gdzie jedne osoby polecały drugie osoby, tam jedni dyrektorzy byli w jakichś tam ciałach konsultowych i wszystko było razem pomieszane. I trzeci tekst, który jest pana w ostatniej chwili, o czym jest już tak na sam koniec? W ostatniej chwili... To jest wiersz, tak? Tak. To jest wiersz. Ja nie wziąłem właściwych okularów stremowane, ale postaram się to odczytać. To nie jest długie, wymaga skupienia i myślenia i jakiegoś wykształcenia. Mam nadzieję, że nie przeraziłem nikogo. W każdym razie tak, w ostatniej chwili Lucia,
zobacz, czy on jeszcze oddycha. Ma zamknięte oczy i leży tak dziwnie od rana. Sama sobie idź. On jest jedną nogą w piekle. Starsza idzie, poprawia poduszki i słucha szeptu. No i co? Masz takie głupie oczy. Chcę księdza. Święci pańscy. Idź na dół i powiedz tajniakom. Dziewczyna schodzi na parter domu, przywija Bottego o skórę. Oni milcząc, słuchają, patrzą po sobie. 20 lat na służbie. Starszy zakłada marynarkę i idzie środkiem ulicy. Dwa kroki do Il Gesù. Powiedzieć jezuitom, że Antonio Gramsci chce księdza. Idzie środkiem ulicy, nie zostawiając cienia. Także jest to nawiązanie do pana krytyki politycznej, bo Antonio Gramsci jest ich bohaterem. Ale czy pana wiersz ma podstawy historyczne? No ale nigdy bym się nie ośmielił napisać czegoś takiego, gdyby to nie była absolutna prawda. To jest, ja zawsze dbam, moje wiersze powstają głównie z lenistwa, ponieważ nie chce mi się pisać eseju na 20 stron, więc to wszystko ściskam, skracam i tu jest całe mięso po prostu. To jest to, że Antonio Gramsci, Mussolini, ten straszny Mussolini, wypuścił go z więzienia. Antonio Gramsci był szefem Polskiej Partii Komunistycznej. Wypuścił go z więzienia i on już chorował i właśnie w Rzymie przy ulicy Ciemnych Sklepików, czyli Via Bottega Oscura, dwa kroki od Il Gesù, czy od najpiękniejszego kościoła barokowego jezuitów, umierał. I leżąc na tarasie, właśnie jedną z tych służących poprosił, żeby przyprowadziła księdza. No bo on oczywiście był ochrzczony. I tajniak, bo tajniacy na dole pilnowali, tajniak założył marynarkę, bo przecież tu miał spluwę. I poszedł po jezuitów, jezuici przyszli, udzielili mu namaszczenia ostatniego i po paru godzinach umarł. Co nie jest wcale powodem do tego, żeby katolickie środowiska żywiły sympatię do wcześniejszej działalności Antonio Gramsciego. Co tak mówię na wszelki wypadek, bo w kościele posoborowym na fali takich różnych patologii niektórzy są gotowi do tego. Ja nigdy pana nie doceniałem, ale pan jest również showmanem, także jest mi bardzo miło, że to tak możemy rzeczywiście, nie ma tego nudziarstwa, które niektórzy w telewizji Republika na przykład stosują, czyli zabija po prostu każdą dyskusję. No teraz się jeszcze dowiedzieliśmy, dlaczego nasz kanał youtuberski ma czasami większą oglądalność od telewizji Republika. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Zapraszamy z kolejnym tomem, jak będzie Fronda. Zapraszamy wszystkich do księgarni, można sobie Frondę nabyć. No i tak nie tylko poważne teksty, ale też troszkę poświntuszyć o seksie i takich rzeczach innych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.